Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Opatrzność Boża a obecność zła i cierpienia w świecie. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 4 czerwca 1986 roku. Powróćmy dzisiaj raz jeszcze do tych słów z pierwszego listu św. Piotra, do których odwołaliśmy się przy końcu poprzedniej katechezy. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On w swoim wielkim miłosierdziu. Przez powstanie zmartwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Można z tych słów wywnioskować, że prawda objawiona o przeznaczeniu, jakie świat stworzony, a nade wszystko człowiek, ma w Chrystusie, predestinatio in Christo, stanowi ostateczną i nieodzowną podstawę rozważań na temat stosunku, jaki zachodzi pomiędzy opatrznością Bożą a rzeczywistością zła w świecie, w szczególności zaś cierpienia pod tylu różnymi postaciami. Trzeba od razu stwierdzić, iż rzeczywistość zła i cierpienia stanowi główną trudność w przyjęciu prawdy o Bożej Opatrzności. Trudność ta przybiera w pewnych wypadkach postać radykalną, kiedy ktoś wręcz oskarża Boga z powodu zła i cierpienia, jakie jest w świecie, a oskarżenie to prowadzi nieraz do odrzucenia samej prawdy o Bogu i Jego istnieniu czyli do ateizmu. W postaci mniej radykalnej. Niemniej jednak głębokiej. Trudność ta wyraża się poprzez krytyczne pytania, jakie człowiek kieruje pod adresem Boga. Wątpliwości, pytania czy jawna kontestacja biorą się stąd, że trudno jest pogodzić z sobą opatrzność Bożą, ową ojcowską troskę o świat stworzony oraz rzeczywistość zła i cierpienia na różne sposoby doświadczanego przez ludzi. Należy dodać, Iż rzeczywistość ta jest w całej pełni obecna na kartach Pisma Świętego. Można wręcz powiedzieć, że Biblia jest między innymi również wielką księgą o cierpieniu. Tak więc cierpienie wchodzi całkowicie w kontekst wszystkiego, co Bóg chciał powiedzieć ludzkości wielokrotnie przez proroków, a na końcu przez Syna. Wchodzi w kontekst samoobjawienia się Boga oraz w kontekst Ewangelii. Dobrej nowiny zbawienia. Stąd też jedyna metoda, właściwa i adekwatna przeszukaniu odpowiedzi na pytanie o zło i cierpienie w świecie, może być tylko taka szukać jej w kontekście objawienia zawartego w Słowie Bożym. Sama w sobie rzeczywistość zła i cierpienia jest wieloraka. Powszechnie odróżnia się zło w znaczeniu fizycznym od zła w znaczeniu moralnym. Zło moralne. Różni się od zła fizycznego przede wszystkim przez to, że jest ono zawinione, że jest zależne od wolnej woli człowieka. Jest to zło natury duchowej. Jeśli odróżnia się od niego zło fizyczne, to również i z tej racji, że to drugie nie musi być zależne wprost od woli człowieka. Nie znaczy to jednak, ażeby nie mogło być przez niego spowodowane, czy nawet zawinione. Istnieje wiele różnorodnych odmian zła fizycznego, które człowiek spowodował czasem przez swoją niewiedzę czy nieostrożność, czasem jednak przez zaniedbanie właściwych działań lub wręcz poprzez działanie niewłaściwe, szkodliwe. Poza tym jednak istnieją różne wypadki zła fizycznego, które zachodzi w świecie niezależnie od działania człowieka. Wystarczy przypomnieć choćby różne klęski czy katastrofy naturalne. A także odmiany kalectwa czy też schorzeń somatycznych bądź psychicznych niezawinione przez człowieka. Cierpienie łączy się z doświadczeniem tych różnych i wielorakich odmian zła. Bywa ono w pewnej mierze także udziałem zwierząt, jako istot obdarzonych czuciem zmysłowym, ale dopiero w człowieku osiąga właściwy mu wymiar duchowy. Można powiedzieć, że człowiek cierpi wewnętrznie, świadomie. Że doświadcza cierpienia w skali całej swojej istoty, na miarę swych zdolności do działania i reagowania, do odbioru i odrzucania pewnych wrażeń. Wobec tak okrutnego doświadczenia, a w szczególności wobec cierpienia niezawinionego, człowiek stawia owe trudne, głębokie, nieraz dramatyczne pytania, które niosą w sobie czasem oskarżenie, czasem wyzwanie. A czasem zaś są odrzuceniem Boga i Jego opatrzności. Te pytania i problemy można ująć w następujący sposób: Jak pogodzić zło i cierpienie z ową pełną miłości troską ojcowską Boga, o jakiej mówi Chrystus w Ewangelii? Jak pogodzić je z transcendentną mądrością Stwórcy oraz z Jego wszechmocą? A w sposób bardziej dialektyczny, czy możemy wobec całego doświadczenia zła w świecie, a zwłaszcza wobec cierpienia niewinnych, powiedzieć, że Bóg nie chce zła? A jeżeli go chce, jak możemy wierzyć, że jest miłością? Tym bardziej skoro miłość ta jest wszechmocna. Wobec tych pytań także i my, podobnie jak Chiop, zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest dać na nie odpowiedź. Szukamy jej z pokorą i ufnością. Nie w nas samych, lecz w słowie Bożym. Już w Starym Testamencie znajdujemy przejmujące i doniosłe stwierdzenie. Mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca. I włada wszystkim z dobrocią. Wobec wielorakiego doświadczenia zła i cierpienia w świecie, już Stary Testament daje świadectwo prymatu mądrości i dobroci Bożej, prymatu jego opatrzności. Może najpełniej zarysowało się to w Księdze Hioba, która w całości poświęcona jest tematyce zła i bólu, przejawiających się w straszliwych czasem próbach, z których człowiek sprawiedliwy wychodzi zwycięsko, dzięki zdobytej z trudem pewności, że Bóg jest dobry. Dostrzegalna w Księdze Hioba świadomość ograniczeń i marności rzeczy stworzonych, prowadzi do wniosku, że pewne odmiany zła fizycznego, to jest braku czy ograniczenia dobra, należą do samej struktury bytów stworzonych, które z natury swojej są niekonieczne i przemijające, a więc zniszczalne. Wiemy ponadto, że byty materialne pozostają z sobą w ścisłej współzależności, o czym mówi antyczne adagium. Śmierć jednego jest życiem drugiego. Corruptio unius est generatio alterius. Tak więc w jakiejś mierze i śmierć służy życiu, odnosi się to i do człowieka, o ile jest on istotą równocześnie zwierzęcą i duchową, śmiertelną i nieśmiertelną. Znamienne są jednak w tym względzie słowa świętego Pawła, które otwierają przed nami jeszcze szersze horyzonty. Chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. I dalej. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Kiedy więc pismo święte zapewnia, mądrości zło nie przemoże. Umacnia w nas przekonanie, że w opatrznościowym planie Stwórcy wobec świata zło ostatecznie jest jednak podporządkowane dobru. W kontekście integralnej prawdy o Bożej Opatrzności łatwiej dokonać rozróżnienia pomiędzy twierdzeniem, Bóg nie chce zła samego w sobie, a twierdzeniem Bóg dopuszcza zło. Co do pierwszego zdania warto przytoczyć raz jeszcze słowa z Księgi Mądrości. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących, stworzył bowiem wszystko po to, aby było. Jeśli zaś chodzi o dopuszczenie zła w porządku fizycznym, na przykład tego, że byty materialne, w tym również i ciało ludzkie, Niszczą i ulegają śmierci. Trzeba powiedzieć, że należy to do samej istotowej struktury tych bytów. Czyż byłoby do pomyślenia, przy dzisiejszym stanie świata materialnego, nieograniczone utrzymywanie się w istnieniu każdej jednostkowej istoty cielesnej? Staje się więc zrozumiałe. To, że Bóg śmierci nie uczynił, jak głosi Księga Mądrości, a jednak ją dopuszcza, a dopuszczając ma na względzie całościowe dobro materialnego wszechświata, które w jego obrębie jest osiągalne. Jest to oczywiście dobro względne, jak i sam byt materialny jest bytem względnym, przygodnym, istniejącym w sposób niekonieczny, nie zaś bytem koniecznym, czyli bezwzględnym, absolutem. Jeśli z kolei chodzi o zło moralne, czyli grzech i winę, pod różnymi postaciami i z różnymi konsekwencjami, Również w porządku fizycznym, to tego zła Bóg stanowczo i bezwzględnie nie chce. Zło moralne jest całkowicie przeciwne woli Boga. Jeżeli w dziejach człowieka i świata, to zło w rzeczywistości jest obecne. Owszem, czasem zdaje się przemożne. Jeśli poniekąd ma swoją historię, to ze strony Bożej Opatrzności zostaje ono dopuszczone, ze względu na to, że Bóg chce, aby w świecie stworzonym istniała wolność. Istnienie wolności stworzonej, a więc istnienie człowieka, istnienie czystych duchów jak aniołowie, o których mówić będziemy w późniejszym czasie, jest nieodzowne dla tej pełni stworzenia, jaka odpowiada odwiecznemu planowi Boga, o czym była już mowa w jednej z poprzednich kateches. Ze względu na tę pełnię dobra, jaką Bóg chce urzeczywistnić w stworzeniu, jest rzeczą bardziej podstawową istnienie istot wolnych niż to, że owe istoty mogą swojej wolności użyć wbrew Stwórcy, czyli że wolność pociągnie za sobą zło moralne. W tym znaczeniu wiara chrześcijańska przyjmuje, że Bóg dopuszcza zło moralne. Wielkie jest niewątpliwie światło, jakiego dostarcza nam rozum i objawienie w dziedzinie tajemnicy Bożej Opatrzności która nie chce zła, lecz dopuszcza Jego istnienie, mając na względzie wyższe dobro. Ale źródłem światła ostatecznego może być tylko zwycięski Krzyż Chrystusa. Temu krzyżowi poświęcimy naszą przyszłą katechezę. Tematem naszych katechez środowych jest prawda o stworzeniu i opatrzności Bożej. W szczególności ta prawda przeniknięta, jak mówiliśmy przed tygodniem, objawieniem predestynacji człowieka i świata w Jezusie Chrystusie. Jest konieczne to założenie o predestynacji człowieka i świata, a w szczególności człowieka w Jezusie Chrystusie, ponieważ bez niego trudno znaleźć ostateczną odpowiedź na pytanie, które się ludzkości narzuca, tak dawno chyba, jak ludzkość istnieje. Jest to mianowicie pytanie o istnienie zła i cierpienia w świecie. Pytanie odwieczne i pytanie, dodajmy od razu, bardzo wyraźnie w swojej pełnej formie obecne w Piśmie Świętym. Objawienie Boże nie pomija tego problemu, owszem, wprowadza go w samo centrum objawienia. Wiemy, że reprezentatywna jest w Starym Testamencie Księga Hioba przede wszystkim, a w Nowym Testamencie właściwie cała tajemnica Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. A żeby uporządkować nasze myślenie na ten temat, trzeba naprzód, tak jak od dawna czyniono, odróżnić zło fizyczne od zła moralnego. Zło fizyczne jest niezależne od wolnej woli stworzenia, w szczególności człowieka. Natomiast zło moralne jest zależne od wolnej woli człowieka. Wiemy, że to zło zależne od wolnej woli człowieka, czy też czystego ducha, nazywa się w objawieniu Bożym, w Piśmie Świętym, grzechem. Otóż chodzi o to, w jaki sposób całe to zło, we wszystkich jego postaciach i jako zło fizyczne i jako zło moralne, jeśli chodzi w szczególności o fizyczne zło niezawinione, pogodzić z opatrznością Bożą, z tą prawdą, że Bóg troszczy się o wszystkie stworzenia w sposób ojcowski. Bardzo często, nie znajdując odpowiedzi na to pytanie, ludzie odrzucają nawet samą prawdę o istnieniu Boga, a w każdym razie prawdę o miłościwej Bożej Opatrzności. Jednakże, Pismo Święte wzywa nas tutaj do myślenia do końca. Jest bardzo znamienne zdanie w Księdze Mądrości, które powiada, że mądrości nie przezwycięży żadne zło. To znaczy, że ta mądrość, która wyraża się w Opatrzności Bożej w stosunku do wszystkich stworzeń, Ostatecznie sprawia, iż dobro odnosi zwycięstwo nad złem. Nie dokonuje się to na krótkim dystansie, dokonuje się to na długim dystansie całego planu Boga w stosunku do stworzenia. Trzeba patrzeć aż do ostatecznych konsekwencji, tak jak są one objawione przez Boga w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, a zwłaszcza w Jezusie Chrystusie. Jeśli chodzi o stosunek Boga do zła, to, wedle objawienia, wedle nauki Kościoła, Bóg nie chce zła, chociaż równocześnie to samo objawienie i nauka Kościoła każe nam powiedzieć, że Bóg je dopuszcza. Zarówno zło fizyczne, to zło fizyczne jest czasem po prostu współczynnikiem stworzoności, człowieka i innych stworzeń, stworzoności, ograniczoności świata, tak na przykład śmierć, śmiertelność stworzenia, jak i zło moralne ono jest bezwzględnie przeciwne woli bożej i bóg go absolutnie nie chce odrzuca jeżeli równocześnie dopuszcza jego istnienie w świecie to dlatego że bóg przede wszystkim chce a żeby w świecie była obecna wolność żeby były obecne istoty rozumne i wolne a takie istoty w danym wypadku w świecie widzialnym przede wszystkim człowiek są oczywiście również zdolne do zła moralnego do grzechu do czynów przeciwnych prawu Bożego, prawu moralnemu. Otóż w tym znaczeniu i w tym założeniu Bóg zło moralne dopuszcza w świecie. Równocześnie jednak z nim się do końca nie godzi i dowodem na to, że Bóg się nie godzi ze złem moralnym z grzechem, w świecie stworzonym, w świecie istot wolnych, w świecie ludzkim, jest cała tajemnica Chrystusa. Przede wszystkim jego krzyż. I jego zmartwychwstanie. To jest osobny temat, do którego w swoim czasie przyjdziemy, już w czasie rozważania na temat opatrzności Bożej. Pragnę pozdrowić wszystkich obecnych tutaj rodaków, a także życzyć błogosławieństwa Bożego wszystkim, zwłaszcza młodym, którzy w tym miesiącu kończą szkołę różnych szczebli, wszystkim, którzy zdali już albo zdają matury, wszystkim, którzy się przygotowują na wyższe uczelnie. Niech Bóg błogosławi w tych ważnych, decydujących momentach życia. Kiedy byłem biskupem w Polsce, zawsze przeżywałem z młodymi z bliska te ważne momenty z ich życia, teraz przynajmniej na odległość. Szczęść Boże. adveniat ad regnum tuum fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis de nostra sic ut et nostri vittimum De vittori vos nostri e te lo induca in tentazione, se liberano samma.